Jesteśmy na Florydzie, w centrum kosmicznym imienia Kennedy'ego na przylądku Canaveral. Po tej części centrum, która jest udostępniona zwiedzającym, kursuje należący do centrum autokar. Budynek montażu pojazdów. W nim wahadłowce były przygotowywane do startów. Jest to jeden z największych budynków na świecie. Ma 160 metrów wysokości, 218 metrów długości i 158 metrów szerokości. W budynku tym są największe na świecie drzwi, mają 139 metrów wysokości. Platforma do transportu pojazdów na wyrzutnię startową i droga, po której się ona porusza. Model wahadłowca na wyrzutni rakietowej. Wieża obserwacyjna. Można tu obejrzeć silnik rakietowy. Z wieży widać drogi, którymi transportuje się pojazdy na wyrzutnię rakietową, a także samą wyrzutnię. Centrum Apollo Saturn V to kolejny przystanek na trasie zwiedzania Centrum Kosmicznego. Centrum to rodzaj muzeum, w którym jest eksponowana rakieta Saturn V i szereg eksponatów związanych z programem Apollo. Trzystopniowa rakieta Saturn V umożliwiła wysłanie astronautów Stanów Zjednoczonych na Księżyc. Rakieta miała średnicę 10 metrów, wysokość prawie 111 metrów i masę startową prawie 3000 ton. Pierwszy stopień rakiety ma długość 42 metry i podczas startu pracował 168 sekund, wynosząc pojazd na wysokość 105 km. Drugi stopień wyniósł pojazd na orbitę na wysokość 185 km. Trzeci stopień skierował statek Apollo z orbity Ziemi ku Księżycowi. Moduł, złożony z zespołu układów elektronicznych sterujących rakietą w trakcie lotu, włączający i wyłączający silniki oraz przesyłający dane na Ziemię. Model rakiety Saturn V, pozwalający lepiej ogarnąć całość, której rzeczywiste rozmiary są ogromne. Moduł dowodzenia, w którym przebywali astronauci.
Moduł księżycowy, który umożliwiał wystartowanie z powierzchni Księżyca. Łazik księżycowy, użyty po raz pierwszy w trakcie misji Apollo 15. Kamyk przywieziony z Księżyca. Można go dotknąć i właśnie sobie na to pozwoliłem. Łącznie przywieziono księżycowy materiał o wadze 382 kg. Moduł dowodzenia z misji Apollo 14. Podczas lotu mieszkało i pracowało w nim trzech astronautów. Ma średnicę 3,91 m. Emblematy kolejnych misji Apollo. W trakcie lotu Apollo 11 doszło do pierwszego lądowania na Księżycu. W sumie 6 misji Apollo zakończyło się lądowaniem na Srebrnym Globie. To mapa Księżyca z zaznaczonymi miejscami lądowania. Prom kosmiczny. Pojazd, który może być wielokrotnie wykorzystywany do wynoszenia na orbitę i sprowadzania na powrót na Ziemię ludzi i ładunków. Lot pierwszego promu o nazwie Columbia miał miejsce w 1981 roku. Zaglądamy do komory ładunkowej. Maksymalna masa ładunku mogła wynosić prawie 29 ton. Program lotów kosmicznych z wykorzystaniem promów został zakończony po 30 latach w lipcu 2011 roku. W sumie promy odbyły 135 lotów, z czego dwa zakończyły się katastrofą. Prom Challenger w 1986 roku i prom Columbia w 2003 roku. Tablica upamiętniająca kosmonautów, którzy życiem zapłacili za podbój kosmosu. Ekspozycja pod nazwą Ogród Rakiet. Można tu obejrzeć rakiety wykorzystywane przez NASA w programach Merkury, Gemini i Apollo. Silnik rakiety Saturn V. Rakieta Saturn IB. Lądownik, którym kosmonauci wracali na Ziemię. Centrum dla odwiedzających można też obejrzeć kosmonautę w skafandrze kosmicznym, a nawet zrobić sobie z nim zdjęcie. Pozostajemy na Florydzie. Z przylądka Canaveral przenieśliśmy się do Daytona Beach. Miasto leży nad Atlantykiem i liczy około 70 tysięcy mieszkańców. Historycznie miasto jest znane ze swoich plaż z bardzo twardo ubitym piaskiem. To uczyniło Daytona Beach mekką sportów motorowych. Na torze Daytona Beach organizowano wyścigi przez ponad 50 lat do 1959 roku. Ustanowiono tutaj 15 światowych rekordów prędkości pojazdów. W Daytona Beach jest 37 km piaszczystych plaż otwartych dla wszystkich. Ciekawostką jest, że zakazane jest noszenie na plaży bikini typu stringi. Grozi za to $500 mandatu i areszt do 60 dni. Daytona Beach ma siedzibę Narodowe Stowarzyszenie Wyścigów Samochodów Seryjnych NASCAR, organizujące m.in. corocznie 24-godzinny wyścig
oraz wyścig Daytona 500 o długości 500 mil, czyli około 805 km. Po plaży dozwolona jest jazda samochodem, ale z ograniczeniem prędkości do 10 mil, czyli 16 km na godzinę. Muszla koncertowa. Nad plażą przelatują całe stada pelikanów łowiących ryby w okolicznych wodach. Opuszczamy Daytona Beach i udajemy się do St. Augustine. Leżące na Florydzie miasto St. Augustine jest najstarszą europejską osadą w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Dawny hotel Ponce de Leon z końca XIX wieku, obecnie część kampusu koledżu. Hotel Casa Monica, otwarty w 1888 roku, jeden z najstarszych w Stanach Zjednoczonych. W 1964 roku w holu pustego wówczas hotelu trzymano psy policyjne używane przeciwko demonstrantom walczącym pod przewodnictwem doktora Martina Luthera Kinga o prawa obywatelskie. Dawny hotel Alcazar, wybudowany pod koniec XIX wieku, w którym obecnie mieści się Muzeum Leitnera. Na wejściu do muzeum jest kamienny łukowy most nad stawem z rybami. Miasto zostało założone w 1565 roku przez Hiszpanów. Liczy obecnie 15,5 tysiąca mieszkańców. Katedra pod wezwaniem świętego Augustyna wybudowana pod koniec XVIII wieku. Była dwukrotnie spalona przez piratów, a to jest trzeci kościół na tym miejscu. Most Lwów o długości 471 metrów nad zatoką Matanzas, wybudowany w 1927 roku, łączy centrum St. Augustine z wyspą Anastazja.
mostu strzegą dwa marmurowe lwy, które są kopią lwów z Villa Medici we Florencji. Most jest zwodzony, dwa jego skrzydła są podnoszone w razie konieczności przepuszczenia statku. Fort San Marco, wybudowany w 1695 roku przez Hiszpanów, chronił St. Augustin przed najazdami piratów i przed atakami Brytyjczyków. Była to pierwsza murowana forteca w Ameryce. Do budowy użyto skamieniałych muszli małż. Jedyne wejście do fortu prowadzi przez most zwodzony. Pozostałości bramy prowadzącej do najstarszej części miasta. Najstarszy drewniany budynek szkolny w Ameryce. W 1788 roku uruchomiono tu pierwszą w Stanach klasę koedukacyjną. Po długim przejeździe przez stany Georgia, Karolina Południowa i Północna oraz Virginia dojechaliśmy do Waszyngtonu. Właśnie przejeżdżamy koło Pentagonu. Miasto leży na północnym brzegu rzeki Potomac. Waszyngton DC to założona 16 lipca 1790 roku stolica Stanów Zjednoczonych. Oficjalna nazwa miasta to Dystrykt Kolumbii, stąd skrót DC. Jesteśmy u stóp wzgórza kapitolińskiego, na którym wzniesiono Kapitol, siedzibę Kongresu USA. Kopułę Kapitolu wieńczy wykonana z brązu 6-metrowa statua wolności. W pobliżu Kapitolu stoi pomnik pokoju, znany także jako pomnik marynarki wojennej. W oddali widać pomnik Waszyngtona, biały obelisk zbudowany z marmuru, piaskowca i granitu. Ma prawie 170 metrów wysokości i waży około 80 tysięcy ton. Na terenach należących do Kapitolu znajduje się ogród botaniczny. Pomnik generała Ulyssesa Granta, 18. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Elementem pomnika Granta jest artyleria i szarża kawalerii. Budynek Smithsonian Institution, zwany zamkiem, wybudowany w połowie XIX wieku z czerwonego piaskowca. Jest siedzibą administracji i centrum informacyjnym kompleksu muzeów Smithsonian. Administrowane przez Smithsonian Institution Narodowe Muzeum Historii Naturalnej, otwarte w 1910 roku. Zgromadzono tu największą na świecie kolekcję, liczącą 145 milionów okazów. W czterokondygnacyjnej rotundzie zwiedzających wita afrykański słoń. W sali oceanicznej są prezentowane 674 okazy morskie. Szkielet prehistorycznego balenia.
Jest tu też akwarium o pojemności 5700 litrów. Sala ssaków. Dinozaury w sali paleobiologii, szkielet tyranozaura. Triceratops. Kolekcja składa się z 46 kompletnych szkieletów dinozaurów. Sala geologii, minerałów i klejnotów. Kolekcja liczy 15 tysięcy klejnotów, 350 tysięcy minerałów i 300 tysięcy próbek skał. Fragment meteorytu, który uderzył w pustynię Arizony 50 tysięcy lat temu, ważył 300 tysięcy ton. Kapsuła ratunkowa, którą w Chile wydobyto górników zasypanych w kopalni miedzi. Skamieniały piasek. Gejzeryt. Samorodki złota. Mezolit z grupy minerałów rzadkich. Naszyjnik z diamentów oprawionych w platynę. Naszyjnik z żółtych diamentów ma 245 karatów. Ogromny topaz. Diadem Marii Luizy z 1000 diamentów i turkusami. Naszyjnik napoleoński ze 172 diamentami. Szafir ze Sri Lanki, 423 karaty. Naszyjnik diamentowo-szafirowy, 46 szafirów i 435 diamentów. Można też obejrzeć żywe okazy w sali zoologicznej. Afrykańskie stonogi olbrzymie. Owad z Australii. Meksykańska tarantula. Ptaki biorą kąpiel, a my za chwilę ruszamy dalej na zwiedzanie Waszyngtonu. Dawny budynek poczty z 1899 roku, obecnie hotel Trump International. Agencja Ochrony Środowiska. Wykonany z brązu, konny pomnik generała Kazimierza Pułaskiego, nazywanego ojcem amerykańskiej kawalerii. Pomnik stoi na Placu Wolności przy Pensylwania Avenue. W oddali widać Kapitol. Centrum dla zwiedzających Biały Dom. To punkt informacyjny i swoistego rodzaju muzeum, w którym można obejrzeć historyczne artefakty związane z siedzibą prezydenta USA.
wybudowany budynek National Savings and Trust Company z 1888 roku. Budynek Departamentu Skarbu z pomnikiem Alberta Gallatina, czwartego z kolei sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych z początku XIX wieku. Park Lafayette w pobliżu Białego Domu i pomnik generała Gilberta de Lafayette, który brał udział w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W parku stoi też pomnik Tadeusza Kościuszki, wzniesiony w 1910 roku autorstwa polskiego rzeźbiarza Antoniego Popiela. Pomnik prezydenta Andrew Jacksona w centrum parku Lafayette. Biały Dom od strony północnej to oficjalna rezydencja i miejsce pracy prezydentów USA. Budynek powstał w 1800 roku, a nazwę Biały Dom nadał mu prezydent Roosevelt w 1901 roku. A to Biały Dom od strony południowej. Gabinet owalny znajduje się w skrzydle zachodnim na pierwszym piętrze. Pomnik generała Williama Shermana, uczestnika wojny secesyjnej. Pomnik poświęcony Thomasowi Jeffersonowi, trzeciemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Pomnik weteranów wojny w Korei. Tworzy go 19 figur ze stali nierdzewnej, przedstawiających żołnierzy amerykańskich na patrolu. 15 piechurów, 2 marines, medyka i lotnika. Ograniczony jest ścieżką i granitową ścianą, na której są zdjęcia ludzi biorących udział w tej wojnie. Mauzoleum upamiętniające 16 prezydenta Stanów Zjednoczonych Abrahama Lincolna. Budynek przypomina wyglądem klasyczną grecką świątynię. W środku znajduje się wykonany z marmuru pomnik prezydenta Lincolna. Spod mauzoleum widać obelisk upamiętniający pierwszego prezydenta George'a Washingtona. Wykonany z brązu pomnik trzej żołnierze wchodzący w skład pomnika weteranów wojny wietnamskiej. Najbardziej znaną częścią pomnika jest ściana pamięci weteranów Wietnamu. Na granitowym murze zapisano 58 325 nazwisk żołnierzy poległych w wojnie wietnamskiej. Przejeżdżamy teraz przez Potomak w drodze na cmentarz Arlington. Główne wejście na teren cmentarza. Jedna z bram wjazdowych. Cmentarz został założony w 1864 roku podczas wojny secesyjnej. Ma powierzchnię liczącą 253 hektary. Jest to cmentarz wojskowy. Na jego terenie jest pochowanych około 400 tysięcy weteranów z wojen, w których brały udział Stany Zjednoczone w całej swej historii. Grób prezydenta Johna Kennedy'ego i Jacqueline Kennedy Onassis. Spoczywają tu też bracia Kennedy'ego, Robert i Edward. Kolejny dzień zwiedzania Waszyngtonu rozpoczynamy od krótkiej wizyty nad Potomakiem. W
fontanna Kolumba lub pomnik Kolumba. Pomnik stoi przed Union Station, reprezentacyjnym dworcem kolejowym z 1907 roku. Hala peronów. Hala główna. Union Station jest obecnie nie tylko węzłem kolejowym, ale także centrum handlowym. Przez stację przewija się ponad 40 milionów ludzi rocznie. Dzwon Wolności, replika dzwonu z Filadelfii. Pomnik Kolumba. Z prawej strony Stary Świat, z lewej Nowy Świat. Pomnik odsłonięto w 1912 roku. Gmach Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Budynek imienia Tomasza Jeffersona, najstarszy z trzech budynków, w których mieści się Biblioteka Kongresu, został ukończony w 1897 roku. Fontanna Dwór Neptuna to grupa figur wykonanych z brązu w 1898 roku. Wielki hol i widok mozaiki Minerwy w tle. Mural Henry Walkera, poezja liryczna. U ponad 50 amerykańskich malarzy i rzeźbiarzy zamówiono dzieła artystyczne zdobiące wnętrza budynku. Sufit wielkiego holu. Minerva, bogini mądrości, nauki i literatury. Idziemy teraz zwiedzić Kapitol. Gmach budowano w latach 1793-1865. Kamień węgielny położył Jerzy Waszyngton. Centrum dla odwiedzających. Zostało oddane do użytku w 2008 roku. Ma 54 tysiące metrów kwadratowych powierzchni na trzech podziemnych kondygnacjach. To sala wyzwolenia o powierzchni 1900 metrów kwadratowych ze statuą wolności. To gipsowy odlew statui stojącej na kopule Kapitolu. W sali wyzwolenia są 24 statuły z różnych stanów. To król Kamehameha, który zjednoczył Hawaje. A to Saka Kavea, Indianka ze stanu Północna Dakota. W centralnej części Kapitolu znajduje się rotunda o średnicy 29 metrów. National Statuary Hall to sala, w której zgromadzono rzeźby prezentujące wybitnych Amerykanów. Obecnie znajduje się tu 38 rzeźb.
jeszcze rzut oka na wieżę zegarową budynku starej poczty i opuszczamy już Waszyngton. Przejeżdżamy nad rzeką Anacostia, która jest dopływem Potomaku. W drodze do Filadelfii mijamy Baltimore w stanie Maryland. Rzeka Saskatchewana, najdłuższa na wschodnim wybrzeżu USA. Jesteśmy już w stanie Pensylwania na dojeździe do Filadelfii. Dom spotkań wolnych kwakrów w historycznej części Filadelfii. Miasto wiele zawdzięcza Benjaminowi Franklinowi, jednemu z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Był współautorem i sygnatariuszem Deklaracji Niepodległości. Tutaj spoczywa Franklin i jego żona Deborah. Odwiedzający, zgodnie z tradycją, pozostawiają na grobie jednocentówkę. Dom Betsy Rose, krawcowej, która uszyła pierwszą amerykańską flagę, zwaną też czasami flagą Betsy Rose. Flaga ma 13 białych i czerwonych pasów oraz 13 gwiazd reprezentujących 13 stanów walczących wówczas o niepodległość. Historia ta jest uważana za nieprawdziwą przez większość historyków. Grób Betsy Rose. Aleja Elfreda w historycznej części miasta. W latach 1703-1836 wybudowano tu 32 domy. Obecnie jest to atrakcja turystyczna, jako rzadki w Stanach przykład domów rzemieślników z XVIII wieku. Pierwszy dom towarowy w Filadelfii. Christchurch, kościół założony w 1695 roku jako kościół anglikański. Wśród parafian było 15 sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości, w tym Jerzy Waszyngton, Benjamin Franklin i Betsy Ross. Miejska tawerna, zbudowana w 1976 roku, replika budynku z XVIII wieku, w którym zbierali się ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych. Filadelfia była niegdyś największym miastem USA i pierwszą stolicą aż do utworzenia Waszyngtonu. Budynek giełdy kupców. Później mieściła się w nim najstarsza w Stanach giełda papierów wartościowych. Siedziba Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury. Na pierwszym planie budynek Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego, a za nim wieżyczka Starego Ratusza z 1791 roku. Biblioteka założona przez Benjamina Franklina. Pomnik sygnatariusza Deklaracji Niepodległości. Independent Hall, w którym podpisano Deklarację Niepodległości i przyjęto Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Po prawej stronie budynek, w którym przez 10 lat obradował Kongres, zanim nie przeniesiono stolicy do Waszyngtonu. Dzwon Wolności. Ikona i symbol amerykańskiej niepodległości. Widokiem na otwarte w 2003 roku Narodowe Centrum Konstytucji kończymy nasz pobyt w Filadelfii. Ostatni odcinek naszej podróży wjedzie z Filadelfii na powrót do Nowego Jorku i zamyka wielką pętlę trwającej miesiąc wycieczki.
jesteśmy na Dolnym Manhattanie, na pierwszym planie budynek Straży Przybrzeżnej. Płyniemy promem z przystani na Dolnym Manhattanie do St. George na Staten Island. Trasa promu biegnie przez zatokę Upper New York Bay, ma 8,5 km długości, rejs trwa 25 minut, a przejazd jest bezpłatny. W dni robocze wykorzystywane są 4 promy, a w weekendy 3. Dziennie z promów korzysta około 70 tysięcy pasażerów. Z pokładu promu, jak na dłoni, widać wieżowce Dolnego Manhattanu. Jest stąd także bardzo dobry widok na Statuę Wolności. Między Manhattanem i Staten Island kursują takie właśnie promy. W trakcie rejsu mija się Ellis Island, zwaną także Wyspą Nadziei lub Wyspą Płaczu. Tu było główne centrum przyjmowania imigrantów przybywających na wschodnie wybrzeże. Do ostatecznego zamknięcia w 1954 roku stacja przyjęła 12 milionów imigrantów. Statua Wolności znajduje się na Wyspie Wolności. Została wykonana z miedzi i ma 46 metrów wysokości, a od poziomu gruntu 93 metry. Jest darem narodu francuskiego dla narodu Stanów Zjednoczonych. Wznosi się tu od 1886 roku. Z pokładu promu widać także nowojorski port. Dopływamy do Staten Island. Most Bayonne łączący New Jersey ze Staten Island. Most Verrazano Narrows łączący Brooklyn ze Staten Island. Wysokość pylonów wynosi 211 metrów, a prześwit pod mostem prawie 70 metrów. Wracamy ze Staten Island na Dolny Manhattan. W oddali widać sylwetkę mostu bruklińskiego. Wykonany z brązu pomnik imigrantów w Battery Park na południowym krańcu wyspy Manhattan. Pomnik stoi przy Fort Clinton, gdzie było pierwsze w Stanach centrum przyjmujące imigrantów.
Sfera, prawie 8-metrowa rzeźba z brązu, została uszkodzona w czasie terrorystycznego ataku na wieżę World Trade Center we wrześniu 2001 roku. Stała w pobliżu wież, które runęły. Budynek biurowy Standard Oil Company z charakterystyczną pochodnią na szczycie. Monument holenderski upamiętnia kupno Manhattanu w 1626 roku przez Holendra Petera Minuita od Indian z plemienia Delaware za równowartość 24 dolarów. Narodowe Muzeum Indian Amerykańskich. Na frontonie budynku rzeźby będące personifikacją czterech kontynentów: Ameryka, Azja. Z prawej Europa. Rzeźba personifikująca Afrykę. Wykonany z brązu szarżujący byk, symbol nowojorskiej giełdy. Popularna legenda mówi, że byk przyniesie sukces finansowy każdemu, kto dotknie jego genitaliów. Byk stoi w pobliżu Wall Street i nowojorskiej giełdy. Budynek giełdy. Amerykańska giełda papierów wartościowych z siedzibą w Nowym Jorku została założona w 1817 roku i jest największą giełdą na świecie. Pomnik Jerzego Waszyngtona przed Federal Hall, gdzie był zaprzysiężony na prezydenta. Gotycki kościół Świętej Trójcy z 1846 roku. W kościele odbywają się liczne koncerty od kantat Bacha do muzyki jazzowej. W trakcie naszego pobytu w 2011 roku Freedom Tower, teraz nazywana One World Trade Center, była jeszcze w budowie. Wieżowiec został ukończony w 2014 roku i jest najwyższym budynkiem w Nowym Jorku. Światowe Centrum Finansowe to kompleks czterech budynków, które zostały uszkodzone we wrześniu 2001 roku i przez kilka miesięcy były zamknięte. Obecnie nazywa się Brookfield Place. Jesteśmy w atrium ogród zimowy, położonym między budynkami centrum. Tył budynku atrium wychodzi na port jachtowy North Cove na rzece Hudson. Plac o nazwie Światowe Centrum Finansowe na tyłach atrium. Budynek Woolwortha, jeden z najstarszych drapaczy chmur w Nowym Jorku, o wysokości 241 metrów, wzniesiony w 1913 roku. Siedziba zarządu miasta Nowy Jork.
Z tyłu widać złoconą kopułę na budynku Sądu Najwyższego. Zbudowany w 1883 roku most brukliński jest jednym z najstarszych mostów wiszących na świecie. Ma 1834 metry długości, a główne przęsło znajdujące się nad wodą liczy 486 metrów. Most łączy nowojorskie dzielnice Brooklyn i Manhattan, oddzielone od siebie przez East River. Ma 26 metrów szerokości i biegnie na wysokości prawie 39 metrów nad lustrem wody. Za mostem bruklińskim widać most wiszący Manhattan o długości 2089 metrów, który także łączy Brooklyn z Manhattanem. Niedaleko mostu jest historyczny port South Street. Statek z czerwonym kadłubem to frachtowiec Wave 3 z 1885 roku. Latarniowiec Ambrose z 1907 roku. Wizyta na Dolnym Manhattanie kończy nasz miesięczny objazd po Stanach Zjednoczonych.